Chciałem pana zapytać, na podstawie jakich kryteriów Najwyższa Izba Kontroli ocenia wykonanie budżetu, bo to wcale nie jest takie proste. I czy między tymi kryteriami przypadkiem nie rodzą się pewne napięcia? My mamy w ustawie zapisane 4 kryteria, na podstawie których przeprowadza się wszelkie kontrole, przy czym nie wszystkie kryteria wolno stosować we wszystkich jednostkach. Akurat wtedy, kiedy kontrolujemy wykonanie budżetu państwa, czyli kontrolujemy przede wszystkim instytucje państwowe. Wszędzie tam, gdzie nie idziemy w ślad za dotacjami, jesteśmy w kręgu tych instytucji państwowych, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek stosowania 4 kryteriów, a więc badamy po pierwsze legalność działania, czyli to, czy sposób wykonania budżetu był zgodny z prawem, z obowiązującymi przepisami. No i mogę powiedzieć, że to, że nie stwierdzimy grubych nieprawidłowości, to jest jakby konieczny warunek tego, żeby rozmawiać o udzieleniu absolutorium. Jakieś odchylenia zawsze mogą się zdarzyć. Mówimy o gospodarności. To jest drugie kryterium. Właściwie powinienem powiedzieć 3., bo po drodze jest celowość. Znaczy, wydatek może być poniesiony legalnie, to znaczy mieścić się w tych ramkach, które prawo... Ale bez sensu. Ale bez sensu, najprościej mówiąc. Bez sensu w takim znaczeniu, że albo to jest wydatek na zadanie, którego w ogóle możemy nie realizować, albo jest wydatek na zadanie, które trzeba zrealizować, ale nie tak. Wybrano złą metodę realizowania potrzebnego zadania. Rzetelność. To jest to 3., właściwie już 4. i ostatnie kryterium. Po legalności, gospodarności, celowości, rzetelność, a więc to, czy wszyscy dołożyli należytej staranności, wykonując swoje obowiązki. Znaczy, o ile przy legalności mamy taką jasną, prostą podstawę, bo to jest przyłożenie obrazka działań rzeczywistych do tego, co napisane mamy w ustawach. Albo to się mieści, albo to się nie mieści. Gospodarność już jest trochę bardziej skomplikowana. Celowość, wbrew pozorom, też nie jest takie proste, dlatego chociażby, że często jest tak, że jakaś instytucja od lat wykonuje jakieś zadanie, coś tam robi i jak pan zapyta, dlaczego to robicie, to pada taka fajna odpowiedź, bo zawsze to robiliśmy i oni nie są już w stanie zauważyć nawet tego, że od 15 lat coś się robi bez sensu. Jak się robi 15 lat, to widocznie to jest słuszne. To oczywiście nie jest prawda. No i ta kwestia rzetelności, która jest najbardziej płynna, najmniej określona, ale niesłychanie ważna. Powiem coś, co może szczególnie w mojej dzisiejszej roli zabrzmieć jako herezja, ale chyba to jest najważniejsze. To znaczy nie to, co mamy napisane w prawie, które jeszcze w dodatku bywa u nas pokrętne, tylko to jest to, że kiedyś, jak się mówiło porządny rzemieślnik, czy porządny urzędnik, to było wiadomo, co to znaczy, prawda? Porządny rzemieślnik pewnych rzeczy nie zrobi, niezależnie od tego, czy ma przepis, który mu na to pozwala, czy nie. I porządny urzędnik pewnych rzeczy nie zrobi, nawet jeżeli prawo nie jest jasne. Ta rzetelność jest w moim przekonaniu podstawą tego wszystkiego, co się dzieje. Trochę od tego, trochę nam to się gubi i to mnie martwi, natomiast no, staramy się, że jednak, żeby się tak szybko nie gubiło, albo żeby się w ogóle przestało gubić. Ta rzetelność, to badanie rzetelności obejmuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i o tym też chciałem powiedzieć. Do tej pory, odpowiadając na pana pytania, mówiłem o tym, że kontrolujemy, w jaki sposób faktycznie wydawane są pieniądze. Czy to, co rząd i różne agendy rządowe robią, jest właśnie legalne, gospodarne, celowe. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt tej kontroli bardzo ważny. Decyzja absolutorium, czyli to ostateczne rozliczenie rządu z jego działań jako gospodarza publicznych pieniędzy, Sejm podejmie, przyjmując uchwałę absolutorium. Podstawowym dokumentem, jaki Sejm weźmie pod uwagę, jest sprawozdanie, które Rada Ministrów przedkłada Sejmowi. Rada Ministrów zdaje sprawę z tego, w jaki sposób tymi pieniędzmi gospodarowała. Jeżeli posłowie mają bardzo poważną decyzję, bo nieudzielenie absolutorium to jest jednak bardzo poważna decyzja polityczna. Mają ją podjąć racjonalnie, z pełną odpowiedzialnością. My musimy posłom odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, które do tej pory nie padło. Czy to, co dostają zapisane w sprawozdaniu Rady Ministrów, jest rzetelnym, prawdziwym obrazem wykonania budżetu? Jeżeli nie jest, to cała dyskusja wisi w powietrzu. W związku z tym, jakbyśmy wrócili do początku i zapytali, co my robimy w kontroli budżetowej, to by trzeba powiedzieć, robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, oceniamy sprawozdanie Rady Ministrów. Znaczy Sejmowi to efekt takich strasznie żmudnych, skomplikowanych działań sprawdzających sprawozdanie przedstawiamy w zasadzie w postaci jednego zdania. Mówimy, to jest rzetelny obraz poza drobnymi nieprawidłowościami. To jest najczęstsze. No, gdybyśmy napisali, to nie jest rzetelny obraz, no to sprawa się zaczyna komplikować. To nie jest ocena wykonania budżetu. To jest tylko ocena tego, że to, co na papierze, jest tym, co się zdarzyło naprawdę. I dopiero druga część potem, to jest to, jeżeli już mówimy, to sprawozdanie jest prawdziwe, to teraz mówimy, no, a teraz powiemy nie, czy sprawozdanie jest prawdziwe, tylko czy wy to dobrze robiliście, czy sposób gospodarowania pieniędzmi obywateli, bo to tak trzeba rozumieć, był poprawny czy nie. No właśnie, kontrola wykonania budżetu to jest właściwie gotowa podpowiedź dla rządzących. Co można zrobić lepiej, gdzie można zaoszczędzić, gdzie może trzeba wydać trochę więcej pieniędzy. Czy ma Pan poczucie, że to działanie NIK jest przez rządzących jakoś brane pod uwagę, wykorzystywane? Czy też może w większej części ta praca idzie na marne? Bardzo by się chciało odpowiedzieć, że wszystko, co zrobimy, jest wykorzystywane, ale... Znaczy znowu, świat jest czarno-biały. Są wnioski, które powtarzamy od wielu lat i szczególnie jeżeli chodzi o zmianę prawa i na razie się nie doczekaliśmy, w związku z tym zakładamy kaski i dalej tłuczemy głową w ścianę, może coś z tego wyjdzie. Na pewno to jest brane pod uwagę. Widać, że są pewne kwestie, które zostały rozwiązane dzięki temu, że pewne wnioski były formułowane. Na pewne rzeczy sobie instytucje publiczne nie pozwalają, mimo że kiedyś sobie pozwalały. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest od tego, żeby tworzyć politykę rządu, czy politykę państwa. To nie jest nasza funkcja. My możemy powiedzieć, to robicie niedobrze, tu wydaliście pieniądze na coś, czego albo ta instytucja nie powinna robić, albo wydaliście w sposób, który jest przeciwskuteczny w stosunku do celów. Znaczy wydaliście pieniądze i jest gorzej niż było. Natomiast nie jesteśmy po to, na przykład, żeby powiedzieć, naszym zdaniem edukacja jest ważniejsza od obrony narodowej albo na odwrót. Znaczy to jest zadanie parlamentu i rządu, nie nasze. I my dość musimy pilnować tego, żeby w te cudze buty nie wchodzić. Możemy pokazywać pewne rzeczy, możemy wskazywać na niesprawności, możemy wskazywać również, to często czynimy, na przykład na to, że rząd i parlament pracują bez długookresowego planu. I nie mówimy, jaki ma być plan, natomiast to jest zresztą faktyczne ustalenie z niedawna. My nie mamy długookresowej strategii rozwoju kraju, którą zgodnie z prawem powinniśmy mieć. Jeżeli tej długookresowej strategii planu nie ma, to znaczy, że te wszystkie działania są... programowane, ustalane, tak trochę na wyczucie, prawda? Nie postanowiliśmy, że coś jest ważne, co nie, a i tak podejmujemy decyzję, wydając no, masę pieniędzy. Czy wydajemy dobrze, czy nie, zaczyna być trochę trudno odpowiedzieć. Odpowiedź nie jest jasna. Jeżeli nie wskazaliśmy sobie wyraźnie celu, no to do czego mamy się odnieść? My tego nie będziemy robili. Znaczy, tego nam właściwie robić nie wolno i to byśmy przestawili się do zupełnie innego szeregu i skuteczność Najwyższej Izby Kontroli jako tej instytucji, która powinna kontrolować, badać, wskazywać na nieprawidłowości, by zmalała. Natomiast możemy powiedzieć, co zresztą robimy, pokażcie jakikolwiek plan. To jest właśnie to. To jest właśnie to. I to nie jest tylko tak, że my to mówimy tak jak pokażcie plan, bo wtedy będziemy was mieli z czego rozliczyć. Mówimy pokażcie plan, dlatego że nie jesteście w stanie dobrze wydawać pieniędzy obywateli, jeżeli nie macie jasno wyznaczonej drogi. Ważne jest jeszcze jedno. Najwyższa Izba Kontroli była kiedyś postrzegana przede wszystkim jako no, taki dubler prokuratury. Najwyższa Izba Kontroli wchodziła do jakiejś tam instytucji, jednostki po to, żeby wyłapać winnych niegospodarnego posługiwania się mieniem Skarbu Państwa czy pieniędzmi publicznymi. I ona takie zadanie w jakiejś mierze musi wypełnić, wypełnia nadal. Natomiast to, co się zmienia i to jest moim zdaniem zmiana w dobrym kierunku, nasza filozofia jest również taka. zaczynamy kontrolować jakąś działalność. Tam siedzą ludzie, którzy czasami w dobrej wierze, tracąc tam swój czas, zdrowie i coś jeszcze, poświęcając wiele rzeczy osobistych, coś tam robią. Oni to robią dobrze albo robią źle. Jak ktoś przychodzi z zewnątrz, jest w stanie im bardzo często lepiej to pokazać, niż oni sami uwikłani już od lat w coś, co robią. My wtedy przychodzimy, mówimy, to jest źle zrobione. Ale sens tego, to jest źle zrobione, nie jest w tym, że następne pytanie jest, to teraz pokażcie tych winnych, tylko dalej pada pytanie, dobrze, jeżeli to jest źle zrobione, to co trzeba zrobić, żeby było dobrze? I podpowiadanie, co to znaczy, żeby było lepiej, co możemy zaproponować, jest chyba kluczowe dla tego, co robimy. I zgodne z naszym mottem, pomagamy w naprawianiu państwa. I zgodne z naszym mottem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.